STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Mateusz, dziś w klubie, w szatni, na pewno też święto waszemu koledze z szatni, urodziła się córeczka. Tak, właśnie wczoraj wieczorem dostaliśmy informację, że Rafał został ojcem, a Łukasz wujkiem, więc z tego miejsca mogę tylko serdecznie pogratulować Rafałowi, ale także Łukaszowi. My na pewno też się cieszymy z tego i miejmy nadzieję, że z córeczką będzie wszystko w porządku, będzie rosła, będzie bardzo zdrowa i my życzymy Rafałowi, żeby był dobrym ojcem i do tego, żeby wrócił szybko na boisko. Przydałoby się uczcić to kołyską, najlepiej nie jedną, już w sobotę. No na pewno jest gdzieś z tyłu głowy, gdzie strzelimy bramkę, to na pewno taka kołyska będzie. Myślę, że uda nam się pokonać defensywę Korony i strzelić o jedną bramkę więcej niż rywale. Łatwo z pewnością nie będzie, bo Górnik w Kielcach bilans ma, no delikatnie mówiąc, mało korzystny. No tak, właśnie usłyszałem, nie byłem świadomy tego, że jest taki bilans, ale to tylko daje większej motywacji, takiej większej pozytywnej energii, żeby przełamać się i pokazać na terenie rywala, że jesteśmy lepszym zespołem. Rok temu w Chrobrym wiosną zdobyłeś 3 bramki, w tym sezonie już 5, no tak jak na obrońcę jesteś bardzo bramkostrzelny. No tak, trochę można powiedzieć, że piłka mnie szuka w polu karnym, ale na pewno z tych bramek bardziej bym się cieszył, gdyby jeszcze drużyna wygrywała. Wiadomo, że moje bramki są wartością dodatnią dla mnie, ale gdybyśmy jeszcze po moich bramkach zdobywali 3 punkty, to by było znakomicie. W tym sezonie grałeś już na kilku pozycjach. Powiedz, czy to dla ciebie jakiś problem, kłopot, czy rozpatrujesz to jako pomoc drużynie, ale także jako okazję i możliwość do tego, aby poprawić swoją wszechstronność na boisku? Co dla mnie to jest okazja do ciągłego rozwoju, a wiem, że mogę na tych pozycjach, na których grałem, pomóc drużynie, więc cieszę się z tego, że trener ma do mnie zaufanie i mogę pomagać na każdej z tych pozycji. Uważam, że na której pozycji trener by mnie nie wystawił, ja będę się starał wywiązywać się z założeń taktycznych jak najlepiej. I obojętnie, czy zagram na prawej, środku pomocy, czy na środku obrony, to dla mnie bez różnicy. Chciałbym pomóc jak najlepiej drużynie w zdobywaniu 3 punktów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.